Hej, hej, hej! Witam was w tym oto miejscu. Oczywiście to nie jest żaden nowy odcinek czy coś takiego. Po prostu witam was w tym nowym oto miejscu. Więc jak zauważyliście, doszliśmy troszeczkę dalej, ponieważ nie odkryliśmy tego miejsca, co powinienem wam pokazać, ale jestem niemądry, dlatego wam tego nie pokazałem. W taki oto sposób możemy rozpocząć dalszy gameplay. Jej! Jej, naprawdę jej! I wybaczcie, jeżeli coś się dzieje w tle, będę starał się to ignorować, a za ten czas przejdźmy do tego oto odcinka. Więc jesteśmy bardzo blisko wielkiego finału. Jej, w końcu pożegnamy się z tą częścią. Jeszcze nam zostanie część Time Busters. Oczywiście nie chodzi mi o to, że ja tej gry nie lubię czy coś, ale mogę się założyć, że połowa z was na pewno nie ogląda tego LP. Nie no, dobra, to jest troszeczkę głupie określenie, ale coś mi się tylko tak wydaje po prostu, że może wam się ten LP nie spodobać, albo po prostu, nie wiem, ponieważ ja się staram z całej mojej siły pokazać wam gry mojego dzieciństwa, bo lepiej chyba pokazać coś, co się kocha, niż coś, co się jest bardzo popularne. Jej, mamy pierwszy buzik i trzecią złotą marchewkę. Ja po prostu zresetowałem jeszcze raz tę mapę ze względu na to, ponieważ zobaczyłem sobie na internecie, jak tą mapę przejść i teraz będziemy mieli perfect run. Po prostu perfect run. Oczywiście perfect run ze względu na to, że już wiem, jak tą mapę przejść. I wybaczcie, jeżeli słyszycie, że ktoś trzaska drzwiami, a na pewno to słyszeliście, ponieważ moje mikro jest za bardzo czułe na takie rzeczy. Więc jej! Bardzo wielkie jej! Jej, złota marchewka! Czwarta już! Miałem w ogóle słowo jej ograniczyć, ale to jest ponad to, bo to jest ponad mnie już. Naprawdę. Naprawdę. Uwaga na tę gąbkę z kolcami, ponieważ ona może was bardzo zranić, a jak was zrani, to będziecie zranieni, co jest chyba rzeczą logiczną, czyż nie? I ta mała myszka zarąbała nam klucz. Jak widzicie, mamy 78% tej gry. Tak, 78. I ciekawe, co tam jest. O cholera. Jej, nie mogę teraz iść. Więc czekajcie chwilkę, ja tu zaraz wrócę do was i spotkamy się w innym miejscu. Okej, jestem z wami z powrotem i możemy kontynuować z tym oto poziomem. Tak więc zanurzamy się w tą oto dziurę i możemy dalej kontynuować, czyż nie? Więc jesteśmy w Warehouse 1, czyli bym bardzo to ujął piętro pierwsze, bądź też, no, piętro pierwsze albo stopień niżej, nie wiem, mówmy na to jak chcemy. Ja na to będę mówił piętro niższe, czyli pierwsze. Więc tutaj będziemy naprawdę napotykiwać takie rzeczy, takie wózki jeżdżące i naszym zadaniem jest odebranie tej myszce tego klucza. Niestety to nie jest rzecz łatwa, ponieważ ta mysz to skubana gnida i bardzo, ale to bardzo szybko popierdziela. Wiem, przepraszam za nadużywanie takich słów. Obiecuję, że to się nigdy nie powtórzy. Już nigdy, przenigdy, na zawsze. Ale cóż. Więc naszym zadaniem, co tutaj jest, to musimy jeszcze eksplorować sobie teren, ponieważ mogą być tutaj chamsko ukryte dwie złote marchewki. Oczywiście ja wiem, gdzie one są ukryte, ponieważ ja tą sobie grę ćwiczyłem. Dobra, nie ćwiczyłem, po prostu wiem. Bo wiem. Bo to jest rzecz oczywista, że tu gdzieś będzie złota marchewka, czyż nie? Ale mam nadzieję, że mi się uda 100% tą mapę, bo jeżeli nie, no to troszeczkę będzie lipa. A nawet nie troszeczkę, a bardzo, bardzo będzie lipa. Ale mówi się trudno. Żyje się z tym dalej. Będę się starał jakoś to... nie wiem. Po prostu będę się starał. O! To będzie najlepsze określenie. Tam pewnie zaraz gdzieś tam mysz wyjdzie. A my za ten czas szukajmy tej prawdziwej myszy, ponieważ tu chyba są dwie myszy, z tego co pamiętam. Jedna, która po prostu sobie chodzi i druga, która ma ten klucz. A ja potrzebuję ten klucz i ta mysz zrobiła mnie troszeczkę w bambuko, ponieważ spadłem na dół, jak pewnie sami zauważyliście przed chwilą. Ale mówi się trudno. Raz się żyje. Czyż nie? Dobra, nie będę pierniczył głupot, tylko zajmijmy się LP.
Naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo skubana mysz. Naprawdę. Jeszcze żadna mysz nie sprawiła mi tak wielkiego problemu jak ta. Naprawdę ta. Ta mysz sprawiła mi taki problem, że aż odechciewało mi się czasami grać. Naprawdę. Cholera. Dawaj, ten klucz. Dawaj, dawaj. 79%, szybko. Będzie 80. Jeszcze w tej sesji chcę zdobyć te 100%. Cholera. Jej, jestem trollowany przez mysz. Uhuhuhu. Ale troll. Jejs, w końcu. Ja pierniczę, ile z tym zabawy było. O mój Boże. Dlatego nie lubię myszy. Bo są skubane. Jeżeli chodzi o takie akcje. Naprawdę. Ale za ten czas możemy po prostu... tu. I za ten czas możemy wyjść stąd i zająć się dalszą częścią tego poziomu. Jej! Naprawdę bardzo wielkie jej. 79%, 102 budziki, 261 złotych marchewek. To jeszcze nie wszystko, ponieważ... Max budzików, ile musimy zdobyć, to jest 120 coś. Tak dokładniej to 124, coś takiego. To jest maksymalna ilość tych budzików, jakby co. I spadliśmy z przepiękną zarąbistością. Jej! Tylko nie to. I ten prąd mnie bardzo denerwuje. Oczywiście wy pewnie o tym wiecie. I drzwi mamy pięknie odblokowane, więc możemy checkpointo i udać się do końca tej mapy, ponieważ dużo rzeczy nam nie zostało do tej mapki, szczerze. Proszę, marcheweczka i budzik. Tak, już trzeci budzik w tej planszy. Może mi się uda wszystkie budziki zdobyć? Nie wiem, nie wiem. Chciałbym, ale... Nie wiem, czy mi się uda, po prostu nie wiem. Chciałbym, ale to będzie wyzwanie. To będzie lada wyzwanie, bym to ujął. Bym tak rzekł. Grzecznie mówiąc. Ale cóż, możemy wziąć sobie tutaj klucz i udać się, wydostać się stąd na chwilę obecną, by przejść sekcję, która się zwie Carrot Packers. Carrot Packers, śmiesznie to brzmi. Muszę przyznać. Ale cóż. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I proszę bardzo, mamy maksymalną ilość marchewek. I musimy uważać na te gilotyny i inne takie sprawy, ponieważ coś mi się wydaje, że to wszystko chce zabić naszego głównego bohatera, którym jest, nie zgadniecie, Królik Bugs. Jej! Czemu wszystko chce zabić naszego biednego bohatera? Czemu? 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 Na te pytania dowiemy się później. Zadamy sobie pewnie kiedyś odpowiedź. Albo i nie. Może.